Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na otwarcie paczki mojego pierwszego, no można powiedzieć, pierwszego zamówienia z katalogu Avon sierpniowego. Proszę bardzo, to jest ten katalog. Powiem Wam, że, no, że sierpień to u mnie był trochę taki wakacyjny, leniuchowy miesiąc. Nadal trwa oczywiście. Nie zrobiłem niestety przeglądu katalogu sierpniowego. Przygotowałem sobie oczywiście materiały, ale w sumie nie nagrałem. No cóż, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale pokażę Wam, co zamówiłem w tym katalogu. Właściwie to były dwa zamówienia, ponieważ 1 sierpnia zamówiłem same materiały już na kampanię wrześniową, czyli można powiedzieć, że były to produkty takie jak na przykład pakiet liderski, zamówiłem katalogi, fokusy już na wrzesień, no i tam oczywiście były takie też inne produkty, które dostępne są tylko dla lidera. No i też prezent oczywiście urodzinowy odebrałem w sierpniu. Co prawda urodziny miałem w lipcu, ale w sierpniu odbierałem ten prezent. Jeszcze raz pokażę tę okładkę. Jeszcze mamy praktycznie tydzień na składanie zamówień z tego katalogu. Katalog jest bardzo fajny, także nie miałem jakiegoś tam większego problemu z wyborem produktów. No i jeżeli chodzi o materiały, no to proszę bardzo, taki wygląda już wrześniowy katalog. Mamy Natalię Kukulską, która będzie ambasadorką i twarzą nowej wody perfumowanej z serii Eve. Ale to, o czym oczywiście będę mówić przy przeglądzie wrześniowym. No i fokus wrześniowy, słuchajcie, piękna młoda dziewczyna, Gabrysia Witek, która również ma kanał na YouTube. Jest dużo dłużej ode mnie, pięknie prezentuje produkty Avon. Naprawdę uznanie ogromne i uważam, że bardzo dobrze, że się znalazła na okładce Focusa, całkiem zasłużenie, wręcz mogę powiedzieć, że czemu tak późno, to już tak słowa bardziej w kierunku Avon, a no Gabrysia na pewno przez to będzie no, zadowolona, ucieszona. Także no, gratuluję serdecznie, naprawdę znaleźć się na okładce Focusa to całkowicie naprawdę zasłużenie i tak uważam, że dużo wcześniej Gabrysia sobie na to zasłużyła, ale to jest moje, wiecie, prywatne zdanie. No i też dostałem, słuchajcie, taką lotkę od razu bonusową na wrzesień. Bardzo fajnie, że ten mini katalog działa, tylko nie wiem, czy on będzie działał od drugiego zamówienia, tak jak do tej pory wszystkie te bonusy przychodziły, czy od razu od początku. No w każdym razie, no bardzo fajna rzecz, że już od razu dostałem też ulotkę, bo można na przykład dołączyć do katalogu i na przykład powiedzieć, że to jest specjalna gazetka tylko dla konsultantek, no i że tutaj, prawda, są specjalne ceny i tak dalej, więc na pewno to też i w sprzedaży czy w zamówieniach pomoże. No ale nic, wracamy do tego pakietu. Słuchajcie, dostałem też oczywiście próbkę nowej wody Full Speed Gamer. One też były dołączane w lipcu, ale w tym pakiecie liderskim na próbki to jest właśnie ta nowa woda Embrance, Eve Embrance, którą właśnie będzie twarzą Natalia Kukulska. Oczywiście w pakiecie liderskim była ta woda, za chwilkę jak się tutaj dokopię, to Wam pokażę. Także tych próbek bardzo dużo jest, ja już dołączam te próbki do, słuchajcie, do paczek dla nowych konsultantek, dla osób, które po prostu dołączają do Avon, do mojego zespołu, także od razu też nowości przekazuję. No i też oczywiście próbki daję, na przykład jak ktoś ze znajomych coś chce zamówić, no to wiadomo, też dają taką próbkę.
Cóż, no i tu tak, z prezentów urodzinowych były dwie rzeczy do wyboru. Były to wody toaletowe promowane w takie miniaturki, więc ja sobie wybrałem Attraction klasyczne dla niego, męska woda. Powiem Wam, że ja Attraction nie znam, nie używałem jeszcze tej męskiej podstawowej, mimo że tam na półce mam, ale myślę, że tą Attraction sobie wezmę do pracy. Nie będę próbować przy Was, dlatego że będę chciał otworzyć inną wodę, właśnie ten Full Speed Gamer, ponieważ to u mnie było w zamówieniu. I powiem Wam, że próbka mi się bardzo spodobała. Woda bardzo świeża. Ja generalnie do tymi Full Speed tak nie przepadam, bo i tak ani to nie wygląda, to opakowanie, tak jak dla mnie interesująco. Bardziej to jest taka woda, wiecie, dla no, młodych chłopaków, według mnie, młodzieżowa. A tu proszę bardzo, no wiadomo, stylistyka opakowania jest taka jak typowa Full Speed. No i zaraz chwila prawdy. Spróbuję sobie zrobić aroma perswazję. Nie wiem, co się dzieje. Nie chcę, słuchajcie, iść. Nic, słuchajcie, nic się nie dzieje. Zupełnie. Czyżbym... A, teraz idzie. No i takie pierwsze wrażenie, że troszeczkę różni się zapach od próbki. Troszkę jest inny, co też nie jest dla mnie dziwne, bo się już z tym spotkałem, że próbka może być troszeczkę inna. Ale uważam, że nadal zapach jest bardzo fajny, świeży. Troszkę jest bardziej taki pikantniejszy w realu. Może być, chociaż szczerze mówiąc, to moje wrażenie z próbki, jak sobie tak próbowałem tą próbkę, było dużo, dużo lepsze. No ale nie, słuchajcie, woda u mnie trafia na półkę jak najbardziej, jest w porządku, także nie są to nuty, które dla mnie są jakieś takie nieprzyjemne. W porządku, także zobaczymy, może mi jakoś tam innym razem w innej porze dnia bardziej spasuje. Nie mówię, że nie jest zła, że jest zła, po prostu troszeczkę jest inna, bo może gdybym, słuchajcie, nie próbował w tej próbki, no to bym może miał też inne zdanie, natomiast tu spodziewałem się bardziej świeżego zapachu, no bo ta próbka mi się wydawała, że jest taka bardzo świeża. No ale nic, woda jest bardzo fajna, uważam, że naprawdę można śmiało zamawiać, jak ktoś lubi takie lekkie, świeże wody. Tak. I dalej, słuchajcie, no do tego wrócę do pierwszego zamówienia, bo tę wodę tak zupełnie chaotycznie wziąłem już do wypróbowania i to było moje zamówienie, które dzisiaj dostałem, tak? Ta woda właśnie Full Speed Gamer. Natomiast, słuchajcie, jeszcze są takie próbki, które również dołączam do paczek dla nowych osób i dla klientek, właśnie takie serum z podkładem. Nowa seria, która wyjdzie we wrześniu. Nic nie wiem na ten temat jeszcze, nie przygotowałem się, więc tylko powiem, że takie próbki dostałem. No oczywiście mam, słuchajcie, Yves Embrance, którą dostałem też w tym pakiecie liderskim. W związku z tym, że Full Speed Gamer dzisiaj próbowałem przed chwileczką, więc tu już sobie pozwolę, powiedzmy, otworzyć tę wodę przy okazji katalogu, kiedy będę robić przeglądy katalogu wrześniowego, tak się możemy umówić i wtedy po prostu powiem, co myślę na ten temat tej wody jako mężczyzna i wypowiem się o wodzie perfumowanej dla pań. I tak, tu jeszcze w tej przesyłce pierwszej, gdzie zamawiałem te pakiety i katalogi, to zamówiłem sobie taki zestaw, słuchajcie, bo no jest nowość,
z tej serii Planet Spa, Blissfully Nourishing, czyli z olejem z masłosza. To jest żel do mycia rąk. No, jestem bardzo ciekawy, ponieważ bardzo lubię tą serię i tak myślę, że już na jesień, na zimę to będzie taki idealny, przedświąteczny właściwie też i zapach. No i tu oczywiście jest znany mi produkt, czyli to jest ta maska parafinowa do rąk i do stóp, którą lubię, no po prostu zapach jest obłędny tej całej serii, właśnie takiej tej kawowo-mlecznej, jakbym to nazwał, ten kolor. Bardzo, bardzo fajne produkty, mimo że ja tam, no wiecie, na to tych w ogóle takich produktów z parafiną nie za bardzo lubię, ale tak jak dla mnie ten produkt po prostu ze względu na ten zapach jest bardzo atrakcyjny i lubiany i po prostu od czasu do czasu, jak mam ochotę, to zwyczajnie używam. I teraz tak, tu jest też z nowości z Encanto. Pojawił się taki skrab, słuchajcie, nie wiem, czy widać tych drobineczki, ale pierwszy raz widzę, że jest skrab do ciała właśnie w takiej formie, bo tu mieliśmy do czynienia z tym opakowaniem i wiadomo, to było zawsze Planet Spa i były różne takie balsamy i kremy do ciała, które naprawdę są świetne i tu nagle skrab, także bardzo fajny pomysł i to zdaje się wejdzie we wrześniu, z tego co pamiętam. Z nowości wrześniowej to też i słuchajcie, w takiej formie jak wiecie, o ampułki jak na przykład Protinol, to teraz mamy takie liftingujące, prawda, takie ampułki z tetrapeptydami. Także to sobie będę chciał przetestować już niedługo. Od tego tygodnia bym sobie zaczął testować te peptydy. Zobaczymy, jak one działają. Ja jeszcze te, wiecie, z Protinol mam ze 2 czy 3 opakowania, których jeszcze nie naruszyłem. Miałem kurację tylko raz. Byłem zadowolony. No i słuchajcie, tak wiecie, testuję te różne kosmetyki, więc to tak niektóre rzeczy, wiadomo, zostają na dalszy plan, ale to myślę, że trzeba będzie sprawdzić dla Was, jak się produkt zachowuje. I zdaje się, że zamówiłem też chyba z Focusa tę piankę OxyPure. To jest ta nowa seria, taka jakbym to nazwał, tlenowa. No i pianka, wiecie, no to dużo mi nie trzeba. Jak jest pianka, no to wiadomo, że kupuję. Bardzo się cieszę, bo to jest kolejna chyba pianka w ofercie Avon. Z tego co wiem, no to jest do cery tłustej pianka, jest z Planet Spa taka zielona. No i tu kolejna właśnie, no i z tej serii OxyPure, no to już w lipcu miałem niektóre produkty, także tam używam ten krem taki z filtrem, chyba z SPF 20 albo 25, już nie pamiętam. On jest w tym takim słoiczku jak Nutra Effects, te kremy. Więc ja tam używam go jako taka popołudniówka i powiem Wam, że mnie się nawet sprawdza, jest przyjemny, więc tutaj dużo też nic negatywnego nie powiem, normalny, bardzo fajny, fajny krem, także tutaj też liczę na to, że ta pianka będzie mi się podobać. Tam jeszcze zamówiłem sobie, pamiętam, takie serum do twarzy, więc ono tam gdzieś jest i po prostu czeka na swoją kolejkę. Więc też zwracajcie uwagę na tą serię OxyPure, jak będzie, no, pojawi się w katalogach. Zresztą przy przeglądzie wrześniowego katalogu będę też coś mówić o tych produktach. I z takich zachcianek to też, słuchajcie, taki właśnie masło do ciała w takim opakowaniu i wiecie, że to jest w takim pięknym słoiczku. To są bardziej takie wersje prezentowe moim zdaniem, bo one tak jakby cenowo lepsze są właśnie o tego typu opakowania, tak? Więc tu jest, prawda, produkt z tym z olejem z masłosza. Też zapach pewnie będzie super. Ogólnie lubię te serie. Uważam, że naprawdę te masła gęste są bardzo w porządku, idealne na jesień właśnie i na zimę.
I stóż z katalogu, to już sobie zamówiłem Amazon Jungle, taki właśnie żel pod prysznic z pompką. Tutaj żel pod prysznic Romantic Glamour. To jest nowość, także perfumowany. Niby było napisane, tego co pamiętam, że jest to pierwszy tam perfumowany płyn, ale chyba nie. Wcześniej chyba były. I tu jeszcze ten Relief and Recover, to ten płyn jest w porządku. Ja chyba miałem żel pod prysznic, jak mi się wydaje, i on mi pasował. I tu dobrałem sobie tą nowość jako płyn do kąpieli. I myślę, że niedługo też będę miał okazję użyć. I tak, tu kupiłem sobie, to już są, a taka aromatoterapia, czyli po prostu taki dyfuzor zapachowy, który pewnie już sobie wystawię. I to tylko muszę zobaczyć, jaki to jest zapach. Słuchajcie, opakowanie jest takie duże i to jest Reed Diffuser Savanna. Nie wiem, jaki to jest zapach. Zobaczymy. No i standardowo wszystko jest ładnie zapakowane, duże. Tak wygląda ten flakonik. Tu oczywiście przyczepiona jakaś tam instrukcja. No i tu patyczki. Ale przynajmniej sobie otworzę, odkręcę nakrętkę, żeby poczuć zapach. Bo jestem ciekawy, Savanna. Jakimi to zapachami może się kojarzyć Savanna? No, jakoś tak ciężko wyczuć. Nie wiem, czy po prostu jestem pod wpływem tego full speed jeszcze. No nic, słuchajcie, w każdym razie ja już sobie tutaj otworzę ten produkt. To już zakręciłem, no i wsadzam, słuchajcie, te patyczki. Może zobaczę, jaka to woń. Jest zbyt mocna, intensywna, żeby cokolwiek wyczuć. No nic, słuchajcie, nie umiem powiedzieć, jaki to jest zapach, trudno mi powiedzieć, nie pamiętam. Po prostu potrzebowałem tych takich dyfuzorów, więc zobaczyłem, że są dwa i jeszcze taki jeden się mi przytrafił. I ten to już jest konkretnie napisane, co to jest. To jest, słuchajcie, fresh cotton, czyli no, świeża bawełna. Kwiat bawełny, no to już mniej więcej wiem, czego się spodziewać. No i bardzo fajnie. Savanna sobie tutaj niech się rozwija. Myślę, że spokojnie. Najczęściej jest tak, że jak przechodzę się po pokoju i przejdę się koło tego dyfuzora, to wtedy jakoś tam wyczuwam te zapachy dokładnie, bo musi być ruch powietrza. I słuchajcie, zamówiłem jeszcze, to też była taka okazja, jednodniowa oferta, taka oto kosmetyczka. Co prawda ona tak się prezentuje, że to pewnie będzie damska kosmetyczka, ale mnie to naprawdę nie przeszkadza, bo w podróż mogę ją wziąć. Ona tam, pamiętam, że była rozwijana, więc taka była dosyć pojemna. A ja kosmetyczki mam właściwie dwie, więc jedna jest taka rozwijana, męska, taka ze skóry ekologicznej, brązowana w katalogu jest, więc tu nie za bardzo tutaj do niej dużo zapakuję. Natomiast no, ta się prezentowała, że jest taka dosyć pojemniejsza i mnie to takie kwiatki niebieskie nie przeszkadzają. Widzę, że coś tam zapakuje do niej. Także tak, na takie krótkie wyjazdy pewnie będzie można się spakować. No oczywiście jest tutaj ta przywieszka. Tu można coś spakować, tu można spakować. Wcale jej nie muszę przecież tak zamykać i zwijać w bagażu. Może być spokojnie, słuchajcie, rozwinięta, tak? Na przykład, jeżeli bym coś tutaj dużo napchał w te miejsca, więc może sobie na przykład leżeć w bagażu. Nic się nie dzieje. Takie mam wrażenie. Musiałem na chwilkę przerwać, bo miałem telefon. No, telefonu nie wyłączyłem niestety do nagrywania. Chciałem tylko dokończyć, że do tego zamówienia, które dzisiaj dostałem,
to Avon dodatkowo dołączył gratis 15 katalogów na wrzesień. Także no, bardzo się cieszę, bo wcześniej zamawiałem pakiet standardowy tych katalogów 14, no i tu dodatkowe 15, także bardzo fajny no, prezent, także będzie z czym pracować. Także ja już zaczynam właściwie pracować z ofertą wrześniową. Będę już od razu rozdawał katalogi na wrzesień, no bo katalog będzie bardzo ciekawy, także myślę, że za tydzień zrobię przegląd, tym razem postaram się, żeby no, ten przegląd pojawił się jeszcze w sierpniu, żeby można było przygotować się nawet na zakupy na pierwszy dzień września. No to mam nadzieję, że Wam się podobało to zamówienie, bardzo skromne, to tylko dla mnie, no i oczywiście też były produkty w pakietach, nowości wrześniowe, mnie się bardzo podobają, także zadowolony jestem z tej paczki, którą, oczywiście tej paczki liderskiej produktów takich w super cenie, bo są produkty dla mnie do wykorzystania i do pracy. No to Wam bardzo dziękuję, do miłego, cześć.